Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was serdecznie w cyklu filmów Planowanie na ekranie, dziś bez planowania. Dziś chciałabym omówić temat ważny i ważki, ponieważ mamy koniec miesiąca listopada, przed nami ostatni miesiąc tego roku. Więc pewnie sporo z nas zaczyna się zastanawiać, jaki zeszyt, czy jaki planer, czy jaki, no jak, umówmy się, jaki notes, tak? To będzie najbardziej, że tak powiem, bezosobowa forma tego, o czym my mówimy. Umówmy się, że notes. Jaki notes wybrać na przyszły rok? Czy zostać przy formacie, który mamy w tym roku, czy to nam służy, czy nie służy, czy może pójść w zupełnie innym kierunku i w zupełnie innej, wiecie, w innym formacie, w innej gramaturze papieru może, bo chcemy robić coś innego. Więc pewnie, no tak jak mówię, wiele osób zaczyna się już zastanawiać, gdzie taki notes nabyć, czy on ma być datowany, czy niedatowany, czy to ma być w formie kalendarza, czy w formie prostego zeszytu, czy w formie jakiegoś, nie wiem, super wypasionego planera, czy to będą po prostu kartki, te takie, wiecie, samoprzylepne, nie? To też może być dobry plan. Zacznijmy może od tego, co u mnie nie zadziałało i prawdopodobnie nigdy nie zadziała. Nie zadziała u mnie nigdy zeszyt w formacie B5. Nieważne, czy on będzie w kropki, w kreski, wiecie, w linie, czysty, on u mnie nigdy nie zadziała. Nigdy. To jest format, którego ja w ogóle nie rozumiem. Ja nie umiem tutaj niczego zrobić, co by było z jakąś głową, z jakimś sensem. Jakby z jednej strony jest dla mnie za mały, a z drugiej strony za duży. Więc wiecie, no nie, nie i nie, nie. Nie skupiajmy się na tym. Zeszyt A5 to jest coś, co u mnie nigdy nie zadziała, ale może zadziałać u Was i są zeszyty w kropki takie. Na pewno takie A5 formaty w kropki są w Devangarii. Na pewno, więc jeśli komuś taki format odpowiada i lubi, no to Agnieszka ma. Druga rzecz, która u mnie nie zadziałała, to jest kalendarz. I to jest kalendarz... Ja nie wiem, czy specyficzny, bo wydaje mi się, że Devangarii też wydało podobny kalendarz w tym roku, albo w zeszłym roku, chyba w zeszłym roku, który miał dokładnie taki sam układ i taką samą formę, tak? Czyli każdy miesiąc zaczynał się tą wolną częścią tutaj, gdzie można było wpisać sobie cokolwiek człowiek chciał sobie tutaj wpisać. Nie wiem, cele, najważniejsze rzeczy na dany miesiąc, jakieś najważniejsze wydarzenia, no, nie wiem, mnóstwo jest rzeczy, które wpisujemy w tej rozpisce miesięcznej i ja też pokuszę się o takie zestawienia, co można tutaj zaplanować, ale to już będzie w przyszłym roku. No i jest tutaj ten miesięczny rozkład, czyli cały podatowany miesiąc maj. I teraz właśnie zauważyłam, że jest nawet błąd w wydruku, nie? Że tutaj jest obcięte, wiecie, nie ma zakończenia, nie? Nie wiem, czy tak jest w każdym miesiącu. Zobaczmy. A nie, wszędzie tak jest. No dobra, na następnej stronie były nawyki i tych nawyków jest tutaj aż 12. Oczywiście, że nie trzeba wykorzystać 12, tak? Jeśli ktoś ma dwa nawyki, no to śledzi dwa nawyki, tak? Tutaj była strona pusta w kropki na jakieś tam notatki. Wiecie, można było sobie zrobić dodatkowe śledziki, które robimy w formie tam wykresów, naklejek, tabelek jakichś specyficznych, no do własnego zagospodarowania. Po czym zaczynał się miesiąc, już odatowany, w takiej horyzontalnej formie, czyli no, poziomo, tak? I można było sobie tutaj zapisywać swoje zadania na dany dzień. No a tutaj znowu jest pusta strona, wykropkowana do własnego zagospodarowania. No i teraz zapytałby ktoś, dlaczego to Ci nie zadziałało,
skoro dokładnie identyczny układ masz w swoim niedatowanym planerze? No i moja odpowiedź jest, gdyż ponieważ chciałam użyć tego kalendarza do planowania i do jakby używania go w nieodpowiednim miejscu. Ja wiem, że to brzmi trochę, tak wiecie, naciąganie i trochę dziwnie, nie? Ale naprawdę użyłam go do niewłaściwej rzeczy. Dlatego, że ja bazgrolę, nie? Ja naprawdę bazgrolę. I ja jak mam dużo miejsca na coś, to ja używam wielkich liter, nie? I ja tutaj na przykład, tutaj jest rozpiska, to był chyba przygotowanie do zlotu w Warszawie, bo to jest kalendarz z 2023 roku. Ja w 2023 na tym pierwszym zlocie, który organizowała Olga Bielska w Warszawie byłam, w 2024 nie byłam, bo mi to kolidowało z pracą, więc tutaj były rozpisane, wiecie, pociągi. Czy można było to napisać w jednej linii i mieć to małe i ciągle jeszcze do przeczytania? Tak. Ale było dużo miejsca, więc sobie nabazgrałam. Ja ten planer próbowałam użyć do pracy, tak? Więc jakby strona z nawykami w ogóle mi nie odpowiadała. No bo jakie nawyki w pracy miałam uskuteczniać? Tutaj był ten kalendarz taki roczny z lotu ptaka. I ja tam sobie go nawet powypełniałam i to jakby, no okej, okay, to było dobre, no bo wiedziałam, gdzie wakacje, gdzie ferie, gdzie święta, gdzie jakaś tam przerwa i tak dalej, nie? Tam zapisałam sobie nawet cele, bo tutaj była strona na cele na 2023, więc ja sobie zapisałam te cele związane z pracą. No i tam nawet planowałam jakieś tam rzeczy i zapisywałam jakieś tam, wiecie, zadania i tak dalej. Ale w ogóle mi to nie pasowało, nie? Jakoś przez to może gryzdanie, przez to, że jak poszłam na spotkanie na przykład w poniedziałek, to tak naprawdę tą część powinnam tylko wykorzystać do notatek ze spotkań, co jest niemożliwe, bo ja dużo piszę, dużo notuję, a już na spotkaniach to naprawdę no prawie wszystko notuję ze spotkań, no bo pamięć, wiadomo, jest ulotna i jak już jestem na spotkaniu, no to chcę z niego wynieść jak najwięcej. Tym bardziej, że bardzo często z tych spotkań wynoszę zadania. Więc no, dobrze jest mieć porządne notatki, żeby to potem w jakiś sposób ogarnąć. Więc ten kalendarz mi nie podszedł. Być może dlatego, że ja go użyłam po prostu no, w nieodpowiednim jakby do nieodpowiedniej rzeczy, tak? Nie wiem, może to jest tylko wymówka, ale no, robiłam tutaj notatki z tyłu, jak robiłam prezentacje w pracy, tak? Z różnych tam rzeczy, no to w jakiś tam sposób go wykorzystywałam, ale no nie tak bardzo on mi służył, jakbym chciała, żeby on mi służył. Dlatego go porzuciłam. I teraz wykorzystuję go tam, wiecie, czasami jak muszę wziąć kartkę w kropki. Tutaj też był kalendarz na 2024, ale ja się zorientowałam, jak już było po ptakach. Ja go próbowałam jeszcze wykorzystać trochę jako taki, wiecie, no... planer dedykowany do pracy, ale potem zaczęłam też tam wplatać różne prywatne rzeczy i to już w ogóle mi nie grało, nie? Nie zgrało mi się to w ogóle. Więc jakby prywatne rzeczy przeniosłam do planera, który zawsze mi służył mi od wielu lat i oczywiście znacie ten planer, bo to jest planer B5, też od Oli Budzyńskiej. To jest mój planer na 2024-2025. No i on ma, że tak powiem, układ już zupełnie inny, tak? Bo on ma rozpiskę miesięczną, ma na początku tego planera. Mamy tutaj 12 niedatowanych miesięcy, więc możemy sobie tego planera użyć, zacząć z nim pracować, od kiedy tylko chcemy. A potem ma 250
6 chyba, zaraz Wam powiem dokładnie, 255, 255 stron w kropki w formacie B5. Te strony są ponumerowane, więc łatwo jest prowadzić spis treści na początku, a naprawdę spisy treści polecam, naprawdę polecam spisy treści. Nie mam uzupełnionego listopada, ale po tym jak czegoś szukam, to zamiast kartkować 40 godzin, a i tak tego nie znaleźć, patrzę, gdzie to mniej więcej mogło być po spisie treści i zaglądam sobie do już tam przynajmniej przybliżonej strony, tak? Przynajmniej przybliżonej strony. On nie jest w żaden sposób zorganizowany, chociaż oczywiście ja go organizuję w bardzo, bardzo podobny sposób, tak? Też mam horyzontalnie ustawione dni tygodnia, też wypisuję sobie zadania, a tą stronę, która była po prostu wykropkowana w kalendarzu, wykorzystuję do różnych swoich tam takich, wiecie, ogólnych rzeczy, tak? No i tak wygląda moje planowanie. My jesteśmy tu pod koniec tygodnia 48, czyli to jest 30 listopada, kiedy Wy to oglądacie. No ja to nagrywam trochę wcześniej, jak widzicie jest zaplanowany tydzień powyższy, czyli tydzień 47. Znaczy on nie jest zaplanowany, tylko jest jakby rozpisany na razie, znaczy narysowany na razie. Nie? To jest rzecz, która u mnie sprawdza się wyśmienicie. Ja uwielbiam ten planer, uwielbiam jego format, uwielbiam te okładki. Teraz okładki, na początku były takie okładki w planerach, tak? Tutaj zamiast roku było napisane planer pełen czasu, wytłuczone czy tam napisane. I to były takie okładki przeważnie śliskie, w różnych kolorach. No ten taki róż to jest wiadomo, ten podstawowy kolor, którym był identyfikacją marki pani swojego czasu. Natomiast teraz okładki są fragmentami obrazów, które maluje Ola. Nie mam akurat taki, a nowy planer będzie taki mandalowy. Jest przepiękna ta okładka, bardzo mi się podoba. Tam jest taka wielka mandala namalowana. Jak wiecie, ja mandalę bardzo. Druga rzecz, która się sprawdza, mnie się sprawdza, to jest ten organizer. O Jezu, przepraszam. To jest ten organizer. To jest organizer od Ogarniam się. Oczywiście stronę do Dywangarii i stronę do Ogarniam się podłączę tutaj, tak samo jak podłączę stronę do kreatywnej pracowni Olki, z tym, że teraz akurat albo się już skończyła przedsprzedaż planerów, więc nawet jeśli Wam 30 podlinkuję tą stronę do Olki, no to jeśli nie nastąpi cud i po prostu ktoś nie kupi, zapisał się na listę w przedsprzedaży, ale nie wiem, nie kupił, zrezygnował, coś tam, no to wtedy jeszcze jakieś tam będą dostępne te planery, ale na pewno niedużo, bo ona drukuje tylko tyle, ile osób kupiło w przedsprzedaży. Wracając do Ogarniam się. W firmie Ogarniam się znajdziecie bardzo dużo rzeczy, które Wam ułatwią planowanie. Są to na przykład kalendarze miesięczne, one są niedatowane, jest napisany dzień tygodnia, tylko wydrukowany, plan na miesiąc i ten miesiąc wpisujecie sobie sami. Tutaj mamy dni tygodnia wydrukowane i te krateczki takie, żeby wpisać dzień, numer miesiąca, tak? Numer dnia miesiąca. No i te kalendarze są dwustronne. No i to już jest pierwsza rzecz, która mnie jakby denerwuje, tak? No bo ja muszę kupić tych zestawów dwa, bo ja nie lubię mieć tego kalendarza w tą stronę. Ja lubię go mieć w tą stronę. A tu jak go przekręcę w tą stronę, to on będzie jakby dla mnie do góry nogami. Poza tym ja używam tych stickerów, tak? Więc do oznaczenia nazwy miesiąca, żeby łatwiej było się, wiecie, potem, żebym w łatwy sposób mogła się po tym organizerze poruszać. Dlatego ta druga strona, no ona już mi nie odpowiada. Natomiast odkryłam taką stronę z priorytetami i listą zadań,
taką już wydrukowaną rzecz, tak? Którą już można, jak bardzo się człowiek uprze, użyć. Ona jest też drukowana dwustronnie. Więc jak się człowiek bardzo uprze, to też może jej użyć do następnego miesiąca, ale to już będzie w ogóle do góry nogami. Nie? Bo jak to przełożymy, żeby to mieć w następnym miesiącu, no to wszystko jest do góry nogami. Więc podpowiadamy, ogarniam się, żeby to drukować w lustrzanym odbiciu, żeby to można było wykorzystać w następnym miesiącu. Dobrze, to to zestawienie tych priorytetów jest fajne, bo nie trzeba tego malować. Nie? Nie trzeba tego malować, nie trzeba tutaj robić żadnych kresek, kratek, wiecie, wszystko tutaj już jest. A ja tego organizera, nie powiedziałam tego na początku, ja tego organizera używam jako organizera do, w sensie niezbędnika skraperki, tak? Więc tutaj zapisuję sobie wszystkie swoje rzeczy związane z planami scrapbookingowymi, ale z planami, czyli z rzeczami, które już postanowiłam, że zrobię. Czyli z planami, tak? Mam już tutaj jakąś listę zadań, listę priorytetów, jakieś notatki, co muszę kupić, co muszę zrobić. No ja to robię oczywiście ze sporym wyprzedzeniem, tą stronę priorytetową. Nie pierwszego dnia danego miesiąca, tylko, nie wiem, ze 2 miesiące prędzej przynajmniej, nie? Więc tutaj już mam jakieś pomysły, jakieś tam, wiecie, nie pomysły, tylko właśnie plany i notatki, co jest mi potrzebne, żeby te plany no, zrobić, wykonać, wiecie, nie? Ja rysuję sobie i wciąż sprawia mi to sporo przyjemności, content YouTube'a, żeby się nie pogubić, co już jest zrobione, czego nie ma i tak dalej. Bo ja na przykład bardzo często nagrywam filmy hurtem. Czyli mogę sobie zaznaczyć, które filmy mam nagrane, tak? No i do tych filmów potem robię okładkę, miniaturę, obrabiam film, czy już mam ten film obrobiony, czy nie. Jak mam, no to idę po okładkę, czyli po miniaturę, czyli muszę zrobić zdjęcia, no a potem na koniec napisać jakiś post na Facebooka czy na Instagram i to już nie jest takie oczywiste, że ja to robię. No i znowu mamy tutaj te priorytety, tutaj ten content, no i były jeszcze takie, są w zasadzie, takie rzeczy, które takie rzeczy, które, o czym ty gadasz w ogóle? Zestawienie tygodniowe, tak? Czyli jaki miesiąc, no jaki dzień i jakie zadania w danym dniu. Czyli bardzo podobny układ znowu taki do tego, który widzieliście przed chwilą w planerze. No więc jakby to mi bardzo dobrze służyło, ale potem stwierdziłam, że tracę tylko na to czas, tak? Bo po tym kontencie jakby ja wiem, co mam do zrobienia i nieważne, czy ja to zrobię w sobotę, czy w niedzielę, czy w piątek, czy w poniedziałek, ważne jest, żeby to było zrobione. No i tutaj sobie zamalowując te kwadraciki, nie muszę już tego znowu przepisywać do tych tygodni, tak? Więc jakby zrezygnowałam z prowadzenia tych tygodni, a robię po prostu, jeśli wydarza się coś, co muszę zapisać, no to zapisuję to po prostu na kartce, kratkę. No i tak jak tutaj widzicie, jest zapisany content z tego, co było zaplanowane w danych miesiącach, na przykład z tego planowania na ekranie. No i tutaj, co chciałabym mniej więcej zrobić w następnym roku. No i dalej układ jest dokładnie taki sam, tak, listopad, bez priorytetów. Tutaj jest znowu podsumowanie, no a tutaj są notatki do tego, o czym chciałabym, co chciałabym zrobić w tym planowaniu na ekranie na przykład, albo tutaj jest nasz projekt rozpisany, ten zimowy album, który jest projektem grudnia i jego pierwszą część zobaczycie w najbliższą środę i to będzie 4 grudnia. No okej, okay, to że tak powiem, polecam bardzo. Można wykorzystać, jak widzicie, ja mam tych
tych tygodni sporo, tak? Bo ja je po prostu kupiłam, kiedy kupowałam sobie ten organizer, no ale ich nie używam. Natomiast dokupiłam sobie też tych priorytetów. No i te priorytety używam w każdym miesiącu. No i oczywiście są kartki w kropki, po prostu kartki w kropki. Więc no ja ich kupuję sporo, bo jak wiadomo, że planuję, jak robię album na przykład, no to planuję sobie mniej więcej, wiecie, strony i tak dalej, nie? Mniej więcej, bo czy to potem dokładnie tak samo wygląda, jak jest narysowane, to już niekoniecznie, ale mniej więcej tak mam to zrobione, że wiem, co ma być następnym krokiem. Bardzo Wam polecam ten organizer. Chociaż ja nie jestem fanką organizerów na ringach, tak? Na tych sprężynach, na ringach, zwał jak zwał. Tutaj są te takie dwie blaszki, które ułatwiają otwieranie. Zamyka się już w miarę delikatnie. Oczywiście, że dość niedawno się zorientowałam, że tak to niekoniecznie się to otwiera, nie? Wystarczy po prostu nacisnąć te dwie blaszki tutaj i to się wtedy elegancko i lekko otworzy. No dobra. Tak jak mówię, polecam. Ja mam akurat różowy, jest bardzo dużo kolorów. Jeśli ktoś nie jest pastelowy, to wybierze sobie taki kolor, jaki będzie chciał. Zdaje się, że był granatowy. Nie wiem, czy był czarny, ale na pewno był granatowy, więc polecam. No i ostatnią rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, i jest to rzecz, którą mam od bardzo niedawna, to jest notes w formacie Travelersa. No i teraz wiem, że niewiele to nam mówi, tylko pozwolicie, że Wam wejdę w ekran i jakby zmierzę te, które były oryginalne w tej okładce, tak? No to 19 na 10, czyli 4 cale na 7,5. To jest oryginalny format, który tutaj był. Ja sobie dołożyłam jeden dodatkowy taki wkład i go docięłam, po prostu go docięłam. I mam trzy, tak, takie wkłady, czysty w linię i taki kraftowy. Ja używam tego notesu jako pomysłownika. Czyli zapisuję sobie tutaj przeróżne pomysły, bardzo dalekosiężne, tak? Na przykład pomysły na coś tam, co będzie się ukazywało w 2025 roku na kanale. Kontynuacja tutoriali. Co jeszcze na tych tutorialach mogłabym zrobić? Jakie mamy święta w roku, do których można by było zrobić pracę? Jakie mam pomysły na zakupy do tych prac, które tam sobie wymyśliłam, tak? No i taki pomysłownik. No naprawdę do takich, wiecie, dalekosiężnych rzeczy. Tu poprzyklejałam sobie jakieś tam naklejki, ważne cele i zwycięstwa, ale to, wiecie, to nie ma nic wspólnego. No i tutaj byłam na szkoleniu z AI, więc tam zapisałam sobie też jakieś tam rzeczy związane z tym szkoleniem. No i tutaj dodatkowo był ten wkład taki plastikowy, który miał mi służyć za oszczędności, całe 3 złote oszczędności jest tutaj włożone. I co jeszcze? A, i tutaj jest dalsza, znaczy jakby przód tego plastiku. No i tutaj włożyłam sobie te takie elementy małe, które kupuję od Tosi do planowania. To tam sobie nimi będę zaznaczać, wiecie, jakieś tam rzeczy. No i widzicie, że tutaj jest, to jest bardzo, bardzo chaotyczne, tak? Jakby... To nie jest żaden plan, tak? To jest tylko pomysł. Mogłabym to zapisać w planerze albo w niezbędniku skraperki? Oczywiście, że tak. Tylko, że wiecie, że nie wiem, jak jest u Was, ale u mnie te pomysły na nowe rzeczy, które chciałabym robić na kanale, to one nie przychodzą do mnie, jak ja siedzę przy biurku, nie? I mam ten wielki planer rozłożony na przykład, nie? Albo ten niezbędnik mam rozłożony, nie? One do mnie przychodzą najczęściej w najmniej, że tak powiem, przewidywalnym momencie. Czyli na przykład w autobusie, albo jak jadę autem, oczywiście jako pasażer, albo jak jestem w pracy, coś tam, nie wiem, siedzę na jakimś spotkaniu,
i coś mi tam przyjdzie do głowy, coś mi tam zaświta w główeczce, no to wtedy szybko to jest lekkie, tak? W porównaniu do tego, to jest w ogóle, to nic nie waży. Nawet jak włożę tu pióro, bo sobie tutaj wkładam pod tą oprawkę pióro i ono stąd nie wypada, więc nawet jak tu włożę pióro, to prawie nic nie waży. Więc włożenie tego do torebki to jest, wiecie, bardzo lekka rzecz. Natomiast to jest ciężkie. Ja noszę ze sobą planer. Noszę ze sobą planer, choć już też coraz rzadziej, dlatego że jest po prostu ciężki. I jak ja włożę, jak idę do pracy i włożę do torby komputer, śniadanie i ten planer, no to ta torba jest niebotycznie ciężka. Natomiast jak włożę komputer i ten notes, nawet z tymi wszystkimi trzema wkładami, no to torba jest wciąż po prostu w miarę lekka. Podobnie jest z tym organizerem. Gdybym ja tutaj trzymała tylko jeden miesiąc, nie? Tam pięć kartek, to by było lekkie, bo sama okładka jest lekka. Natomiast no, kto ma w organizerze pięć kartek? No na pewno nie ja. Dlatego postanowiłam sobie, że założę sobie taki właśnie pomysłownik i będę w nim zapisywać jakieś takie swoje tam, wiecie, pomysły. Mam też, bardzo mi się spodobały, to już dobra, zdradzę, chociaż go nie mam ciągle, więc jakby jeszcze nie wiem, jak on dokładnie, znaczy wiem, jak dokładnie wygląda, ale wiecie, nie wiem, jak się z nim dokładnie pracuje, jaki jest papier, czy nie będzie prześwitywać za bardzo i tak dalej. Mam wkład tygodniowy i miesięczny, który jest takiego formatu jak Hobonichi. Oczywiście Hobonichi w Polsce na 2025 rok jest niedostępne. Można go kupić na eBayu, no i oczywiście na stronie Hobonichi, nie? Tylko że wysyłka to są bardzo drogie notesy, to od razu mówię. One kosztują w granicach $50. No i wysyłka z Japonii do Polski to jest kolejne $50, nie? No to licząc lekko razy 3, no to, nie? 300 zł. No to jest bez sensu w ogóle. Więc kupiłam sobie taki notes, który jakby formatem i środkiem nawiązuje do Hobonichi. Oczywiście, że jest inny papier i tak dalej, nie? Ale ma taki sam układ horyzontalny. Ma też tam miesiąc i tygodnie i jakieś tam miejsce chyba na notatki. No ale miejsca na notatki, umówmy się, mam wystarczającą ilość tutaj. Więc dołożę sobie ten tygodniowy wkład, czyli rok rozłożony na tygodnie i miesiące, dołożę sobie tutaj i wtedy będę miała takie miejsce, muszę się napić. Wtedy będę miała też takie miejsce, gdzie od razu będę mogła wstępnie planować dane rzeczy. No bo tak jak mówię, tutaj nie planuję, tylko wrzucam bardzo dalekosiężne plany. Nawet nie plany, a pomysły. Natomiast te pomysły przenoszę potem do niezbędnika skraperki i umieszczam je w danych miesiącach. No i to już są realne plany, tak? Co się ma zadziać, co trzeba kupić, co trzeba zrobić, co trzeba przygotować, żeby plan na dany miesiąc się zadział. Tak wygląda to, co lubię. Tak, to, co odkryłam niedawno, to, co lubię, czyli to jest ten notes w formacie Travelersa. Bardzo dużo osób prowadzi w takim formacie art journale. Bardzo mi się to podoba, ale nie zamierzam zmieniać mojego art journalowego zeszytu. To jest mój podstawowy planer, w którym ogarniam życie. Moje nawyki, moje sukcesy, moje porażki, rodzinne różne rzeczy. To jest ten planer, który jest absolutnie najlepszym dla mnie wynalazkiem. No i mam swój niezbędnik skraperki, w którym zapisuję sobie wszystkie plany dotyczące mojego życia skrapowego. Dajcie znać, jak jest u Was. Co Wy lubicie, czego nie lubicie, jakie zeszyty notesy, umówiliśmy się na notesy, jakie notesy planujecie na 2025, od kogo, może się też zainspiruję i skuszę na jakiś inny notes, na przykład na 2025, jego drugą połowę, no bo tu wiadomo, że cały rok mi się nie zmieści. Przypuszczam, że jakoś do września on będzie, a od września znowu
będę potrzebować czegoś nowego. No więc, jeśli macie jakieś sprawdzone, fajne zeszyty, wiecie, że ja nie polubiłam się z tym notesem od Devangari, tak? Mi się bardzo złechtała, nie wiem, czy to jest w ogóle po polsku to słowo, znaczy bardzo mi się zużyła okładka, a na dodatek tutaj ta część jakby się w środku rozkleiła, więc ta okładka mi tutaj cała tak latała z tym, w tym zeszycie i to mnie strasznie denerwowało, ale po prostu strasznie mnie to wkurzało. Więc ja jakiś tam część tego notesu mam puste, bo nie doszłam do końca, po prostu przeniosłam się do tego planera. Okej, no to tak jak mówię, jeśli macie coś fajnego i sprawdzonego, to ja bardzo zachęcam do umieszczenia informacji w komentarzu. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie podoba, czy spróbujecie, czy nie spróbujecie. Wiem, że tych organizerów od Ogarniam się, to jest parę osób, które, ja znam parę osób, które używają i sobie chwalą i używają tego nie jako, wiecie, niezbędnika, tylko po prostu używają tego jako swojego kalendarza, takiego miesięcznego, czy tam tygodniowego, no jako swojego organizera życiowego, nie? No dobra, to by było, że tak powiem, na tyle. Zapraszam Was na kolejny film z cyklu Planowanie na ekranie i to będzie film z planowaniem grudnia. Ja wiem, że to będzie tydzień po tym, jak już grudzień będzie trwał, ale nic to. Zaplanujemy sobie grudzień. U mnie ten planowanie miesięczne jest zawsze takie samo, więc jakby git. Natomiast zaproponuję sobie i Wam zaplanowanie grudnia bez dedykowanych naklejek grudniowych. Postanowiłam w grudniu zużyć wszystko to, co mam i kupić nowe naklejki u Tośki dopiero od stycznia, tak żeby z nowym rokiem wejść, a grudzień to zrobimy sobie taką zbieraninę wszystkiego, co mi zostało. Te naklejki są super fajne, więc nie chcę, żeby gdzieś tam się walały, wiecie, a w koniec końców wyrzucę je do śmieci. Nie, chciałabym je wykorzystać właśnie w grudniu. I nie wiem, czy nie będę robić nowego future loga, tak? Czyli tego rzutu roku z lotu ptaka, tak? Już szukamy. O tego. Nie wiem, czy nie będę robić go właśnie na 2025, na cały ten okres do września, od stycznia do września, tutaj, tak? Raz jeszcze, że tak powiem, nie? Więc no, część tych naklejek sobie zostawię, żeby sobie zrobić tutaj tą górę, bo bardzo mi się ten pomysł podoba. Ja już tak miałam w tym poprzednim. Przepraszam. Bardzo mi się to podoba, więc wykorzystam sobie też część tych naklejek do tego future roka. No dobra, to już naprawdę wszystko. Żegnam się z Wami ogromnym sercem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!